Mamy go! Tomasz Mikołaj. Mamy Tomasza Odratowskiego, jest to teraz cały dla was. Mikołajkowe wydanie. Ten ma worek dopiero. Poważne sprawy, słuchajcie. Jak powszechnie wiadomo, szopkarstwo krakowskie trafiło na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Niematerialnego, bo szopki nie są robione z materiału, tylko z innych materiałów, prawda? Ale przecież w naszym kraju jest więcej zjawisk wartych wpisania na tę listę dziedzictwa. Choćby bardzo pielęgnowany w naszej tradycji rozchodniaczek. Rozchodniaczek to porcja alkoholu wypijanego wspólnie przed rozejściem się do domów z balangi. Tyle teoria, a praktyka... Jakże mylące jest tłumaczenie rozchodniaczka na język angielski. One for the road, jeden na drogę. Może u nich, jeden. W Polsce rozchodniaczek jest tak piękną tradycją, że ludzie, którzy jej przestrzegają, nie mogą się rozejść. Na przykład taki tekst żony: Władku, już musimy iść, już masz dosyć. I odpowiedź męża: słusznie, Roman, czy tam Halina, to wujek, polej rozchodniaczka i idziemy. No wiecie, taki tekst to jest w zasadzie pusty przebieg słów, gdyż tradycyjnie rozchodniaczek trwa dłużej niż sama impreza. Hasło rozchodniaczek jest sygnałem do dalszego picia alkoholu, wody, tyle że w szybszym tempie, w płaszczach, przy drzwiach lub za drzwiami, na klatce schodowej czy na przystanku, nie? Przecież w samej nazwie rozchodniaczek to nie ma śladu jakiegoś pojęcia ilościowego, prawda? To jest jego siła. Rozchodniaczek to mogą być i 3 flaszki i 2 dni, prawda? Rozchodniaczek to najwolniejszy sposób na odejście z imprezy. Ta świadomość, że nie możecie się rozstać, łączy. A o łączenie przecież chodzi w tej liście dziedzictwa kulturowego. Wszak czyż nie? Polać mu, polać mu. Rozchodniaczka.